Poniedziałkowy wieczór Suwałki rozjaśniła barwna świąteczna iluminacja na placu Marii Konopnickiej. Rozbłysnęła kilkumetrowa choinka. Sam plac przeozdobiono ogromnymi świetlnymi bombkami i stylizowanymi na prezenty figurami. Nie zabrakło też Misia Uśmicha, symbolicznej miejskiej maskotki. Uroczystego włączenia bożonarodzeniowej iluminacji dokonał prezydent miasta, któremu towarzyszył zastępca i przewodniczący Rady Miejskiej. Na to wydarzenie przybyło wielu mieszkańców miasta wraz z dziećmi, dla których doroczne rozświetlenie jednego z głównych punktów miasta jest świetną zabawą i okazją, by sięgnąć po słodycze fundowane przez samorząd miejski. Spotkanie przy ogromnej choince uświetniły artystyczne prezentacje podopiecznych Suwalskiego Ośrodka Kultury. Plac rozbrzmiewał ich radosnym śpiewem. Nie zabrakło również tańca Mikołajów, którym w tym roku towarzyszyły tiulowe bałwanki. Światełka zwiastujące nadchodzące Boże Narodzenie rozświetliły również świetlne rzeźby, które tradycyjnie stanęły w Parku Konstytucji 3 maja. Dwie lodowe góry i półtora polarnego misia. Tak, półtora. Bo jedna z figur spowita była światłem zaledwie w połowie. Szkoda, że tego nie sprawdzono przed ustawieniem. Efektownie za to wyglądają girlandy rozwieszone na ratuszu oraz wzdłuż ulic Kościuszki, Chłodnej i Noniewicza.